Ogromnym zainteresowaniem cieszył się spektakl, który w niedzielę 11 marca w sali widowiskowej Kina Podzamcze wystawili uczniowie zespołu szkół w Otmuchowie. Pinokio, przygody drewnianego pajaca, to spektakl, który przygotowaliśmy w ramach realizacji projektu Moja przyszłość w moich rękach. Projekt jest realizowany w gminie Otmuchów w tym roku szkolnym. Wybraliśmy nieprzypadkowo tę sztukę do realizacji, ponieważ jak sama idea Moja przyszłość w moich rękach mówi, sztuka Pinokio jest doskonałym przykładem tego, że każdy z nas, czy dorosły, czy dziecko, jest kowalem własnego losu. Stąd pracę rozpoczęliśmy już jesienią, ale tak na dobre to w grudniu i w styczniu. Zaczęły się prace takie aktorskie, scenograficzne, wokalno-choreograficzne. Oj, tatusiu, boli mnie nogi, drętwę, ręce też. Jak mam chodzić? Nie wiem sam, przecie z drewna nogi ma. W dzisiejszym spektaklu zagram rolę Pinokia. Jest to bohater z drewna, którego spotyka wiele przygód, dobrych i tych złych. Dostałem tę rolę, ponieważ byłem jednym z niewielu chłopców i nadawałem się, myślę, do tego. Zobaczmy Pinokia na pewno, który rozrabia, nie słucha, taki w młodzieńczym wieku. Dzień dobry, Pinokio. Skąd znasz moje imię? Znam dobrze twojego tatusia. Widziałem go wczoraj. Stał przed domem w samej kamizelce i drżał z zimna. Ale na szczęście już nie będzie marzu, bo kupię mu nowy kaftan. Kupisz? Ciekawa jestem za co. Nie masz już czego śmiać. I co wy na to? I co? Mamy fantastyczną młodzież, oni się już dali sprawdzić w rolach aktorów, tancerzy, osób śpiewających, którzy nie boją się sceny wcześniej, ponieważ szkolny teatr działa już od 20 lat. Nie jest to zatem nasz debiut, ale dzisiaj na scenie mieszkańcy Otmuchowa, dla których właśnie dzisiaj przygotowaliśmy spektakl, zobaczą niektórych uczniów jako debiutujących. Myślę, że uczniowie doskonale się sprawdzili w swoich rolach, zresztą traktują to spotkanie w ramach zajęć teatralnych jako wspólną zabawę, nowe doświadczenia. Tu się nawiązują nowe przyjaźnie, niesamowite relacje. Ja myślę, że dzisiaj będziemy mogli to zobaczyć na scenie, efekt ich pracy, ale też to, co oprócz ciężkiej pracy łączy tych młodych ludzi, to wspólna pasja, bo wszyscy, którzy dzisiaj tutaj znaleźli się na scenie, to nie są osoby przypadkowe, to są osoby, które mają szczególne predyspozycje, czy to sceniczne, aktorskie, taneczne. Także myślę, że mamy tutaj w naszym Otmuchowie i w zespole szkół kopalnię talentów teatralnych. W dzisiejszym przedstawieniu zagram rolę Puccinelli, czyli gwiazdy wszystkich marionetek w Teatrze Marionetek. Moja postać jest psotna, lecz trochę zadziorcza. Myślę, że będzie się wszystkim podobać. Głowa, ręce, nogi, sprawne, niesłychanie. W środę się spotykaliśmy i ćwiczyliśmy po 4 godziny, czasami też w niedzielę, ćwiczyliśmy praktycznie cały dzień i jesteśmy zadowoleni z tego, jak nam to wyszło, bo jest wszystko w porządku. Słuchaj swego serca. W przedstawieniu Pinokio polegała przede wszystkim na oprawie muzycznej i choreografii. Współpracowałam z panią Lidią Paleczną, która była odpowiedzialna za adaptację scenariusza i za reżyserię, z panią Beatą Chopkowicz, która była odpowiedzialna za scenografię i kostiumy
No i znalazłam się też tam ja, gdzie rzeczywiście zajęłam się tymi osobami od strony artystycznej, przygotowywałam ich. Na scenie możemy zobaczyć właśnie aktorów śpiewających i tańczących i myślę, że to jest taka całość tego spektaklu. Musical, tak bym powiedziała, taki dla dzieci musical, gdzie więcej jest tych elementów tańca i śpiewu, niżeli samego słowa. Przedstawienie przygotowywaliśmy z myślą o najmłodszych, ale uważamy, że sztuka na tyle bawi, uczy, wychowuje, że równie dobrze może być grana od lat 3 do lat 100, ponieważ my rzeczywiście tutaj ze sceny wypowiadamy głośno tę myśl, że każdy jest kowalem własnego losu i tak jak Pinokio, główny bohater, przeżywa wiele przygód, doświadcza radości, smutku, wpada w tarapaty. W końcu on też zaczyna rozumieć, co jest w życiu najważniejsze. I przesłaniem właśnie Pinokia jest to, aby każdy, dorosły i dziecko, zrozumiał, co jest w życiu najważniejsze. A myślę, że dzisiaj nasza widownia będzie mogła się o tym przekonać. Największe wrażenie w tym przedstawieniu sprawiły umiejętności aktorskie. I przede wszystkim cała atmosfera, którą aktorzy potrafili stworzyć. Widać, że cała sala była przejęta tym przedstawieniem i żywo uczestniczyła w nim. Myślę, że to ciekawe doświadczenie, ponieważ no, mogliśmy zobaczyć ich w całkiem innych rolach no, niż w tych, które po prostu ukazują nam na co dzień. No, całkiem zmienili się, na przykład Wróżka zagrała świetnie, Pinokio oczywiście. No, myślę, że dla każdego należy się pochwała.